Witam serdecznie w kolejnym filmiku. W tym filmiku pokażę Wam, jak banalnie można wymienić czujnik temperatury grzałki w pralce. Jedyny problem może być taki, gdzie mamy grzałkę, bo w niektórych pralkach jest od tyłu bębna, a w niektórych jest od przodu bębna. Jeśli od przodu, trzeba rozbierać cały przód. W mojej pralce Korenie na szczęście jest od tyłu. Od tyłu jest blacha, rewizja, odkręcamy na dwóch śrubkach i widzimy od razu grzałkę. Tylko może przyświecę latarką. Tu mamy grzałkę. Trzy przewody plus przewody do czujnika. No i ta właśnie tutaj kosteczka z czerwonymi dwoma przewodami to jest czujnik temperatury. I ten czujnik, słuchajcie, wypinamy wtyczkę. Tu akurat mam starą grzałkę. Także to jest ten czujnik. I on, słuchajcie, jest sadzony na wcisk, bo tu jest uszczelka gumowa. Ten. To jest czujnik temperatury grzałki. Także po prostu go wyciągamy i wciskamy na wcisk. Tyle. Dzięki, trzymajcie się.